block, see they feel with pain, and I'ma block that out. Cause I got a job to protect and serve, and I'm gon' do it, honey, that's my way. You got me a bag, you got me a gun, and all my niggas told me that I was on one. I guess it was something in my heart that told me, cause when I was young, I used to hate the police. But it's my calling, that's my take. I never would've thought I'd end up as Jake, and I'ma do my best just to keep my brain. Cause in this city, homie, it's hard to stay sane. I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed. No i tak, kładziemy się teraz spać. I zobaczymy, co przyniesie następny dzień. Co to było? Następnego dnia rano. Jej, sam się bym wystraszył, nie? Z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. No, idziemy za tym chłopkiem. To jest chyba Warren, doktor Templariuszy. Znaczy doktor, no, naukowiec jakiś śmieszny, ale my idziemy teraz do Lucy. Czemu nie powiesz mi dzień dobry? Kultura tego wymaga. W domu nie nauczyli? Dobra, wchodzimy do... Wow, wchodzimy do Animusa. Dobra. I... blok pamięci numer 2. Chociaż tu coś mamy jeszcze... Nie, dobra. Blok pamięci numer 2. Wchodzimy. Kontynuuj sesję. Dobra, i tu teraz będziemy mieli... jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar. Dobra, wiem o tym. I straży, zanim zajmiesz się celem. No, o tym to wiem, ale chodzi o to, że będziemy się przygotowywać. Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata.
Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola? Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić? Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. No i dostajemy już w końcu kontrolę nad naszym bohaterem, czyli Altairem. No i idziemy wykonać misję. Czyli musimy znaleźć zdrajcę. Zostałeś zdegradowany. Tracisz broń, tracisz wszystko, tracisz umiejętności. Jesteśmy w ogóle niczym. Jesteśmy nowicjuszami, więc musimy sobie na to zapracować. Nie mamy pieniędzy tutaj w tej grze, nic nie mamy. Tutaj dostajemy po prostu rangi. I za te rangi... Oj, kolejna gadanina. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Assassin mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. No dobra, i tak, dostaliśmy... No, gdzie ja skończyłem? Aha, że nie mamy tej pieniędzy, po prostu dostajemy rangi i za te rangi odblokowują nam się umiejętności, bronie, no i wszystko, co jest potrzebne do bycia asasynem. No niestety jest to troszeczkę... nie jest takie fajne, bo w dwójce już można było kupować sobie broń, umiejętności chyba też można było sobie doskonalać za pieniądze. Nie pamiętam, już dawno grałem w Assassin'a 2. No ale coś takiego było, dlatego idziemy teraz na targ wioskowy i tam sobie podsłuchamy, co mówią ludzie. Na pewno gdzieś... Aha, bo nie mam... Nie mam tej umiejętności, że po prostu jak biegnę, to mogę się... mogę się po prostu ich odepnąć. Nie tak. Znaczy, wiecie jak to działa. Biegnie Altair shiftem, znaczy sprintem, czyli spacją i naciskamy shift i on tak fajnie odpycha tych ludzi. No ale niestety tutaj tego nie ma teraz, bo straciliśmy swoje umiejętności i jej. Dobra, ale idziemy podsłuchać tutaj do wioskowego targu. Musimy gdzieś się ukryć. Najlepiej na tą ławeczkę. Tu są nasze cele. Użyłem teraz Orlego wzroku. Tak to się mówi. No chyba tak. Teraz namierzamy F i słuchamy. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Musimy odnaleźć wyplatacza koszy. Czyli szybko lecimy tam, gdzie pokazuje nam minimapa. Znaczy, no tutaj ta minimapa nie jest tak udoskonalona jak w dwójce. Chociaż nie, w dwójce też... Nie pamiętam już, jak było w dwójce. Dawno nie grałem, ale chyba można było patrzeć się normalnie, taki... Dlaczego się tak GPS, że domki były pokazane, wszystko, ale nie pamiętam już, nie pamiętam, naprawdę.
A dobra, idziemy do tego celu, gdzie jest pokazane na minimapie. Mamy 16, znaczy teraz 5 kroków do niego. I tak. Nie tak. Tutaj też chyba słuchamy. Czyli musimy się schować. Nie. Aha! Kradzież kieszonkowa. Dobra. Teraz zbyt blisko. Dobra. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Dobra, ty masz list. Musimy ci go ukraść, ale tak, żebyś ty nie widział, bo się synchronizacja zakończy niepowodzeniem. On się teraz tutaj patrzy niefajnie. Dobra, mamy. Teraz idziemy znać Masuna pod suchym cyprusem. Uschłym cyprusem. No. Dobra, czyli idziemy do tego Masufa. Ja pamiętam, że tutaj było zadania. Legenda. Ja nie pamiętam, bo było coś takiego jak... mapy i takie różne zdania. Na mapie można ustawić... Aha, dobra, to wiem. Mapy z rozmieszczeniami łuczników, ucieczka, takie rzeczy były, tylko nie pamiętam, gdzie to się włączało. No, ale dobra, idziemy pobić tego chłopka. Zobaczycie, wkrótce wasze oczy otworzą się naprawdę. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie, jak Al-Mualim, chcą zniszczyć to marzenie. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjafu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. Teraz musimy iść i w bezpiecznym miejscu. W takim miejscu, gdzie nikt nas nie widzi, po prostu go pobić i przesłuchać. No i później chyba zabić. Nie będziemy go mogli zabić, bo nie mamy broni żadnej. Ale w niektórych misjach po prostu trzeba ich pobić, a później zabić. Nie tu miałeś się wtopić w nich. A nie, bo to nie jest dwójka, dobra. Pomyliło mi się. Aj, chcę go złapać. I ciach. Teraz go po prostu pobić trzeba. Popełniłeś poważny błąd! Którym się broniło? I mamy solówę. Dobra, koniec. Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Spisałeś się dobrze, Altairze. Jest. Zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł?
To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobi ją 9 imion. 9 mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. 9 istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce hojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. No chcę wziąć rzeczy, szybko. Wiesz, ja, bo nie mam czasu, a chcę dojść do Damaszku na czas i do biura asasynów i zakończymy sobie odcinek. Więc... No, sobie teraz tutaj pobawi się ostrzem. Jak zauważyliście, nie ma palca tego serdecznego, tak? To jest serdeczny palec. Chyba tak. Nie ma tego palca, no niestety historia asasynów sprzed renesansu jest dosyć... Ojej. Komuś skłoniło do takiego biegu. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może nie była dość fajna, trzeba było ofiarę złożyć z palca. Dobra, ale teraz mam szkolenie. Niestety kontr nie możemy robić. Naciśnij przycisk 0, czyli to, aby atakować. Naciśnij ponownie 0, gdy tylko twój miecz sięgnie w celu. Trochę nie rozumiem, o co chodzi. Aha. Doskonale. Mistrzostwo. No, dobrze. Nie lubię tej kombinacji, ona jest jakaś dziwna. No, gitara. Chcę jechać do Damaszku, bo to już 17 minuta. Nie, nie chcę walczyć. Chcę wyjść ze szkolenia. Tak. Muszę iść do Damaszku. Najpierw musimy wyjść z Masjachy do stajni. Tam weźmiemy konia i po prostu pojedziemy do Damaszku. Ale najpierw musimy wyjść z Masjachy. Znaczy z wioski do Masjachy. Dobra, tam jest, w tamtą stronę jest wejście, znaczy wyjście, brama. Czyli tak, wejdziemy na chwilę na punkt jakiś widokowy. Ciekawe, co on zamierza. Brama jest tam. Zrobi sobie krzywdę. Tam jest siano. Dobra, zrobimy skok wiary. Dobra, do siana. A, nie tutaj, ale dobra. Też będzie można skoczyć tu. I jesteśmy koło bramy.
Dobra, tutaj jest tajnia obok. Weźmiemy czarnego rumaka. Będziemy czarnymi jeźdźcami. Aj, zapomniałem jak się koniem steruje. Ale tak, to... I spacja, dobra. Galopem galopujemy do Damaszku i dojdziemy do biura asasynów i zakończymy odcinek, tak jak mówiłem. No bo tu raczej już nie będzie nic do roboty, tylko po prostu bieganina i skakanina przez koniem. Bo teraz jedziemy do królestwa. Tak? Do królestwa, tak. I z królestwa do Damaszku. I później z Damaszku do biura asasynów, więc troszeczkę to zajmie. I mam nadzieję, że w 10 minut się wyrobimy. Ale dobra, najpierw do królestwa. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obrzeg. Dobra, jesteśmy w królestwie. Najpierw idziemy tutaj, czyli do wieży obserwacyjnej po prostu. Znaczy, no tutaj sobie odstawimy konia, żeby od razu mieć go. I teraz musimy się wspiąć na tą wieżę obserwacyjną, żeby po prostu dowiedzieć się, gdzie mamy iść, w którą stronę. I odkryje nam się mapa przy okazji, bo na razie mapa wygląda tak. Tu mamy iść. Tu, stąd ten. Wyjechaliśmy i musimy iść w tą stronę, czyli jakoś tu. Tu widzę takie zarysy tej drogi. I którym się kierowało. O, dobra. Dobra. Wspinamy się teraz powolutku. Aha, bo on nie umiał takiego czegoś robić to w dwójce, że skoczył i od razu na tą beleczkę. No i tak, piękne widoczki z królestwa. Jesteśmy w jakimś, na jakiejś przełęczy. Nie, to jest kanion? A nie wiem, nie wiem jak przełęcz. Przełęcz to jest chyba w górę bardziej, nie? No, przepraszam, koniku biedny. Pędzimy. Na razie jesteśmy wśród swoich, bo tutaj widzę asasyni są, ale później będą jeszcze wrogowie, templariusze i tak dalej. Templariusze nas atakują od razu, a jest jeszcze armia saraceńska. O, właśnie ta. No, czemu mi nie chcesz wyciągnąć miecza? No. Nie będę z nimi walczył tak, o, bo nie mam... Nie mam kontry. A jak nie mam kontry, to mnie pewnie zabiją. Dobra, udało się. Chowaj miecz. A jeszcze w złą stronę idę. No i co, galopujemy. Jest jeszcze 980 kroków. Znaczy nie wiem, czy to kroki, kilometry, metry. Chyba raczej... A dobra, nie będę tutaj się mądrzył, bo nie wiem sam. No jesteśmy tacy bardziej nieufni względem naszych... No nie. Jak się schodziło z konia? Shiftem, dobra. Walczymy. Nie uciekniesz mi! Jakbym miał kontrę, to bym mógł skontrować i... Ale nie mogę. Niestety nie mam tej umiejętności jeszcze. Wchodzimy szybko na tą wieżę i raczej... Będziemy szybciej już galopować do Damaszku, bo czas się kończy, a czas to pieniądz. No, Altairowi to bardzo szybko wychodzi, jest zwinnym asasynem, jeden z najlepszych. Znaczy, no nie teraz, bo stracił tam swoje zdolności i tak dalej, ale... Jest jeden z najlepszych asasynów, więc... Nie kłóćmy się. No jak widzicie, królestwo jest takie bardziej skaliste, górzyste, żadnych dolinek. No ale to jest Azja Mniejsza, tak? Tak, to jest Izrael, Jerozolima i te sprawy. Czasy trzeciej krucjaty. Czyli krucjaty tam, gdzie Ryszard Lwie Serce
walczył. Ostatnia krucjata. I tak im się nie powiodło. Znaczy Europejczykom, nam się nie powiodło. Walka z Saracenami. No ale co zrobić? Dobra, musimy uważać, bo jesteśmy nieufni. Znaczy, no nam nie ufają, nie jesteśmy nieufni. Nam nie ufają i raczej trzeba być ostrożnym, bo jeszcze tam są łucznicy, bo to jest wieża i łucznik jest tam na pewno jakiś. Teraz z górki... O, flaga. O, trzeba zejść. To są ważne rzeczy, bo one dają punkty synchronizacji. Tak to się chyba nazywa. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale... jeżeli zapełnimy sobie punkty, to rośnie nam więcej życie. Więcej będziemy mieli tego. Jak to się nazywało? No życie, to jest życie, ale to się jakoś tak fajnie nazywało. Oj, nie pamiętam już. Coś tam z synchronizacją związane. Musimy szybko, bo nas kamieniami będą rzucać. A nie chciałbym dostać, bo bym spadł z wysoka i pewnie bym się zabił. Tam jest flaga. Saracenów. Jeszcze jedna i będziemy mieli... kolejny punkt synchronizacji. Ojeju! Ja, co ja zrobiłem? Nacisnąłem spację. Ja. Mam nadzieję, że gdzieś blisko mnie. Wejście po drabinie jest akceptowane. Dobra, przy fladze, super. Ja, co ja zrobiłem? Źle nacisnąłem, zamiast iść tu. O, i tak to nacisnąłem jeszcze raz spację i mi nie wyszło. No dobra, widoczki jak widzicie piękne. Górzyste tereny. No i skok wiary. Dobra. Gdzie mój koń? Tu jest. Chociaż to nie ten. To jest armia. Tam jest flaga. No będzie ciężko z nimi wszystkimi wygrać, więc musimy być ostrożni. Jajajajajaj. Dobra, walczymy. Umrzesz! Nie mam kontry, tak to z nimi normalnie wygrał, ale... Bóg jest trudne. Oj, właśnie z nim będzie ciężko wygrać. Ajajaj. Właśnie bym się wpakował w całą armię. Nie będzie zbyt trudne. Nie! Uciekamy. Jak dystrybuwalki? Aha, F. Dobra. Nie mamy szans, nie mam... Nie mam kontry. Jakbym miał kontrę, to normalnie z nim dał radę. Ale nie mam tej umiejętności, dlatego uciekamy szybko, bo musimy jeszcze dotrzeć do biura asasynów. Jeju, tu mi chce chłopie napraw. Warczy jak... Dobra, uciekamy szybko, bo tu nie mam szans, ale tam jeszcze jest punkt widokowy. I tu gdzieś jest chyba jeszcze Templariusz, z tego co pamiętam. Ciekaw. Jakby mi się po prostu wyda... Jest! Dobrze, wiedziałem. Spróbujemy go po cichu zabić. Tak na asasyna przystało. Nie! Dobra, udało się, ło! Nie zmieniłem na ostrze. Templariuszy trzeba zabijać, bo... To jest taka misja, zabić 60 templariuszy. Taka mini misja.
I raczej będziemy jak najwięcej ich zabijać, bo ja nie lubię templariuszy, to są wredne, wredny zakon. Ogólnie nawet naprawdę jak istnieje zakon templariuszy, to strasznie wredny. Tak samo jak krzyżacy. Ten byli wredni. Ale dobra, szybciutko, musimy dojść do Damaszku, bo to już naprawdę 30 minut filmu, to będzie mi się strasznie długo przesyłać. Aj, nie biegnij, nie biegnij. Chodź, koniku, chodź. A nie, to synchronizacja, właśnie o to chodziło. Jeżeli tam zapełnimy cały pasek u góry, tam jak było, to dostaniemy i kolejny pasek życia. O to mi chodziło, to mi się pomyliło po prostu. I te zadania właśnie przy... Jak zdobywamy punkt widokowy, to chyba się one robią. Chyba tak mi się wydaje. Albo i jak robimy jeszcze mini misje, czyli takie misje jak podsłuchiwanie, kradzież listu, pobicia, zlikwidowanie jakichś łuczników, takie właśnie misje. I to co chyba dodaje właśnie punkty synchronizacji. Tak mi się wydaje. No jesteśmy już w Damaszku. Przechodzimy przez przełęcz. Jesteśmy w Damaszku. Widzicie piękne miasto. I jest i Damaszk. Duże miasto. Będziemy się wspinać po wieżach, żeby punkt widokowy odnaleźć. No, czemu? Stary głupcze! Przestań, proszę! To boli! Aj, nie udało się. Ale musimy ich zabić, żeby uwolnić tego starca tutaj. To jest uczeń, nauczyciel. A z uczonymi można się wtapiać w tłum i będziemy mogli sobie przejść bezpiecznie do miasta. No ja już zabij go. Dobra, nie ma sprawy. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. To są uczeni. Nie wiem, czy przechodzimy normalnie, czy się wspinamy, bo oni nas nie puszczą. Gdzie są ci uczeni? Tu są. Dobra, dawaj. Zwróć większą uwagę na otoczenie, dziecko. To może uratować ci życie. Przechodzimy z nimi przez bramę. Tam jest brama w tamtym miejscu. Jesteśmy teraz w ukryciu, jak widzicie tam... ten zielony znaczek. Mam wiele rzeczy, wiele. Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Kupmy sobie talerze, kupmy sobie warzywa. I nas przepuszczają. Widzicie? Posłuszni. Tak. Jeszcze chwilę. Przejdziemy tu przez tą bramę. Podejdziemy do jakiegoś punktu widokowego, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy. A najbliższy punkt widokowy jest tutaj. Odkryjemy ten punkt widokowy i pewnie będziemy widzieć, gdzie jest biuro asasynów. Ojeju. Co za głupiec, nie ma potrzeby. Słuchajcie, obywatele! Błagam! Jeśli nie zrobiłem nic złego! Za co? Podoba ci się? Ojejku! Dostał uczony! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Dokładnie dla twojego życia! Dobra. Człowiek jest mordercą! Zadzę tutaj! Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę.
No i mamy uczonych. No uczeni, jak wiecie, mogliśmy się schować, a jeszcze są tacy ludzie jak bojownicy i oni nam pomagają. Po prostu gdy uciekamy, oni zatrzymują strażników i to jest bardzo przydatne w czasie, gdy zabijemy cel, bo jak zabijemy nasz główny cel, to całe miasto nas ściga. I ciach. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. I to jest cały Damaszek, znaczy no pół Damaszku, tam dalej widać trochę, bo widać. No i tak, biuro asasynów jest w tę stronę, żebyśmy mogli działać i podsłuchiwać bicie, to musimy iść i poprosić o zgodę na działania. Więc szybko ruszamy do biura asasynów i tam zakończymy swój odcinek. O! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciwko Boga i muszą za to zapłacić! Aj, no nie lubię się bić, jak nie mam kontry. Bo to długo trwa. Aj, nie zauważyłem. Tego też nie zauważyłem, jak to... Oj, niedobrze. To nie będzie zbyt trudne. No, zmień mi broń. Dobra, uciekamy stąd. Nie ma co. Nie ma co szarżować, jak się nie ma kontry, bo jak się ma kontrę, to wtedy jest dużo możliwości. Ale tak jak powiedziałem, idziemy do biura asesynów i stamtąd będziemy rozpoczynać następny odcinek. Nie mógł uciec daleko! Nie ucieczniesz mi! No czemu się nie chciałeś spiąć? Dobra, idziemy po drabinie jak normalny cywilizowany człowiek. Bo biuro asesynów, wejście do biura asesynów jest na dachu, więc tak musimy iść górą i tak. Aha, i musimy się jeszcze ukryć, żeby nas... No właśnie, bo jest zamknięte. Gdy jesteśmy widoczni, znaczy, że ktoś nas ściga, to biuro asesynów jest zamknięte ze względu na jakby to powiedzieć, na bezpieczeństwo dla zakonu, takie wiecie rzeczy. No i tak, doszliśmy do biura asesynów i w następnym odcinku zaczynamy z tego miejsca, a więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.